Wrocławska Straż Miejska się niedawno zdziwiła, ponieważ przechodzień stał na przystanku i zadzwonił, bo zobaczył coś długiego, śliskiego. Żaden wąż nie powinien drzemać na przystanku w centrum ludnego miasta w środkowej Europie wiosną. Funkcjonariuszka, i to zaznaczam, że to była kobieta, rozpoznała w tym gadzie węża zbożowego, fachowo węża obezwładniła. Spętała mu wszystkie rążki i nóżki. Dobrze, żeby dźwięk, ja myślałem, że się zakończy na tym o straży miejskiej, jeśli chodzi o zwierzątka. No, ale nie. Ale to jest troszkę straszne, bo pani powiedziała, że wiosną się to wiosną, wszystko tylko nie powinien wąż w Europie, w środku Europy, w centrum kraju, w centrum Polski, w centrum może świata. Pod ochroną, leżeć no. Wąż. No, to nie, że on jest zagrożeniem dla ludzi, tylko po prostu ludzie są zagrożeniem dla węża ale wiosną. Ale skąd bo, ten wąż na bo on ma tarło na przykład, nie? Raczej ślizło, nie darło. Może ktoś miał węża w kieszeni. Tam się okazało, że ten wąż... Pewnie Dutkiewicz na nowe tramwaje. To... Ewy szukał. Poznali nazwę dokładnie, jaki to jest wąż. Się okazało, że on jest niegroźny, ale to jest wąż, który naturalnie nie występuje w tych okolicach, więc automatycznie doszli do wniosku, że ten wąż musiał komuś uciec, albo ktoś go... porzucił. Ale to my mamy w mieście jakieś węże, które naturalnie występują w tych okolicach? To strażackie. Straż miejska się na tym zna. Wężykiem, wężykiem.